Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Jak co roku w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego, które kończy czas Epifanii, rozpoczynamy lekturę dobrej nowiny na nowo, od pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Marka. I chociaż teksty te powracają każdego roku mniej więcej o tej samej porze, a niektóre z nich nawet kilkakrotnie w ciągu roku, są one ciągle nowe, ciągle świeże, ciągle dla nas aktualne. Po usłyszeniu jakiegoś fragmentu przychodzi czasami myśl, że to już tyle razy słyszeliśmy, znamy to niemal na pamięć. Czy mogę dowiedzieć się czegoś nowego? Oczywiście wiedza, czyli znajomość Pisma Świętego, jest ważna dla nas, chrześcijan, ale o wiele ważniejsze jest to, czy lektura biblijna prowadzi mnie do spotkania z żywym Bogiem, do komunii z Nim. Czasami trzeba nam zamknąć jakiś jeden etap w życiu i rozpocząć nowy. W dzisiejszej dobrej nowinie słyszymy, że Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność w momencie, kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony. Ostatni prorok Starego Przymierza usuwa się na bok, aby zrobić miejsce dla Mesjasza, którego przez całe życie zapowiadał. Bliskie jest Królestwo Boże. Czas, aby się nawrócić, porzucić to, co jest naszym starym przyzwyczajeniem, a całym sercem przyjąć nowość dobrej nowiny, którą na świat przyniósł nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus. Zamknijmy w więzieniu nasz grzech i to wszystko, co nie jest Chrystusem, i w ten sposób zróbmy na Niego miejsce w naszych sercach.